Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Rozpoczynamy kolejne rozpakowanie sprzętu od firmy RAVCORE. Tym razem będzie to klawiatura mechaniczna, która w sklepach ma kosztować jakieś 360 zł. Klawiatura ta nazywa się Edge. I to jest właśnie ten produkt. 350 zł plus minus powinna kosztować, może trochę więcej, może trochę mniej. Natomiast takie ceny podaje producent jako ceny takie premierowe. Tak więc klawiatura na przełącznikach Kableblue. Za chwilkę ją rozpakujemy, obejrzymy dokładnie, jak jest wykonana, jakie jakości są materiały i poczytamy też więcej o jej cechach i funkcjach. Zapraszam Was do oglądania. Przed nami klawiatura mechaniczna RAVCORE Edge. Jak widzicie, mamy tutaj taki obrazek postapokaliptyczny. Mamy też cechy, przełączniki Kableblue, programowalne klawisze oraz blokada klawisza Windows, czyli w sumie takie podstawowe rzeczy w klawiaturze mechanicznej. Z tyłu mamy też o podświetleniu, port USB 2.0 oraz przejściówka audio i mikrofonowa. No i w sumie na dobrą sprawę to by było na tyle. 6 poziomów podświetlenia i jakieś tryby tego podświetlenia mamy. Natomiast anti-ghostingu chyba nie widzę tutaj, żeby było coś napisane. Po prostu sprawdzimy to sobie w testach. A tymczasem zobaczmy tą klawiaturkę, jak jest ona wykonana. Ok, otwieramy, wyjmujemy. Również mamy tutaj podziękowanie za zakupy. I otwieracz i breloc w jednym od RAVCORE. Fajna rzecz, na pewno praktyczny gadżet. Zobaczcie, gruby, porządny oplot, organizer z rzepem, żeby sobie spiąć. No, przewód jak w mechanikach dość sztywny, ale nie jest tragicznie, bywało gorzej w niektórych klawiaturach. Mamy wtyk USB zasilający oraz przedłużanie naszej karty dźwiękowej. Wszystko pozłatane, jak widzicie. Więc jest kultura. I sama klawiatura, jak widzicie, dość kompaktowa, natomiast ma klawiaturę numeryczną, więc ok. Jest to jakaś taka wersja turniejowa. A słyszycie już, że Kableblue, charakterystyczne kliknięcie. Najgłośniejsze przełączniki mechaniczne, jakie istnieją, mają swój urok, jedni je lubią, inni nie. Natomiast to jest już kwestia gustu. Widzimy charakterystyczną rzecz, czyli mam taki bardzo mały shift z tej strony, ciśnięty też ukośnik tutaj, a to tu mamy duży shift, duży enter i długi backspace, co w gamingówkach jest rzadkością, ponieważ na ogół enter jest mały. Mamy WSAD tu, WSAD tu, czyli pewnie jest możliwość odwrócenia funkcji. Mamy też klawisze multimedialne tutaj i mamy tutaj gaming mode, regulację podświetlenia, zamianę właśnie WSAD tych na te i też jakiś jeszcze tutaj klawisz funkcyjny do podświetlenia. Klawiatura wydaje się być solidnie wykonana. Widzimy tutaj właśnie ten hub USB, jeden port i przejścia audio, a od spodu wygląda to tak, mamy przepusty, że możemy sobie przewód organizować. Mamy też solidne antypoślizgi i podwyższenia jednostopniowe bez gumowania. Tak więc to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszy rzut oka na mechaniczną klawiaturę RAVCORE Edge. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, zapraszam na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!